3, 2, 1. Witajcie! Ten odcinek będzie bardzo prosty, krótki, mam nadzieję, zwięzły i treściwy. Będzie to uzupełnienie ostatniego odcinka, który nagrywałem o tworzeniu swoich coverów. Więc witam Cię w 13 już odcinku serii Yamaha bez tajemnic, w którym porozmawiamy sobie o funkcji audio recordera. Zapraszam serdecznie, ja nazywam się Jerzy Strużycki, a Ty oglądasz kanał Akademii Keyboardu Keyboardway. Gdzie znajduje się nasz audio recorder? Klikamy przycisk menu, następnie menu 2 i song recording. Tutaj mamy po prawej stronie zakładki audio. I teraz tak, instrumenty SX700 oraz SX900 mają tylko jedną funkcję, nazywa się Quick Recording. Instrumenty Yamaha Genos mają Quick Recording i bardziej zaawansowaną dwuścieżkową funkcję Multi Recording. Klikamy Quick Recording, bo to będzie najczęściej używana przez Was funkcja, która pozwala dosłownie w trzech prostych krokach nagrać swoje nagranie. Po kliknięciu opcji wyzwala się okno, automatycznie tworzy się nowy plik, tu jest podana jego nazwa. Uwaga, są to pliki w formacie WAV, czyli kompatybilne praktycznie ze wszystkim. I teraz tak, co widzimy tutaj na ekranie poza nazwą pliku? Mamy nazwę monitor, to jest to, z jaką głośnością będziemy nagrywali tutaj plik wsadowy do naszego audio recordera, a następnie mamy po prawej stronie suwaczek play. Suwaczek play jest od tego, żeby podczas odsłuchiwania swojego nagrania posłuchać sobie go głośniej lub ciszej. Nie ma on wpływu tutaj na głośność nagrania, tutaj lewy suwak jest od głośności nagrywania. Wartości oczywiście od 0 do 127 do wprowadzenia, czy też pokrętłem data entry, czy też klawiaturką. Mamy przycisk rekord, który wyzwala zapis, tworząc jednocześnie nowy plik do zapisu, jeśli wcześniej w starym się coś bawiliście. I żeby nagrywać tak naprawdę swoje wykonanie, to wystarczy kliknąć przycisk play na ekranie dotykowym. I teraz co możecie nagrać? Możecie nagrać jednocześnie puścić sobie z playera na przykład plik MP3, do tego nagrywać jakąś linię instrumentalną. Możecie nagrać sobie sam wokal, możecie nagrać sobie wokal z aranżem. Tutaj tak naprawdę jest możliwości bardzo dużo, ale uwaga, macie jedno podejście. Tutaj nie ma wielu ścieżek, jest jedna ścieżka, więc nagrywacie, klikacie rekord. Następnie po nagraniu klikacie stop. No to co, nagrajmy sobie coś teraz przy użyciu Audio Quick Recordera. Jeszcze jedna bardzo ważna funkcja. Na górze po prawej stronie macie przycisk mixer menu i tam jest schowany mixer. Pod mikserem oczywiście macie dostęp do efektów, do głośności, do panoramy i całej reszty przydatnych funkcji, które mogą przydać się podczas nagrania. Dodatkowo pamiętajcie, aby zrobić sobie w przyciskach funkcyjnych skrót chociażby do tekstów, żebyście mogli, jeśli piszecie, oczywiście mieć podgląd na akordy, bo tutaj nie ma miejsca na pomyłki, macie opcję nagrania raz. Jeśli coś się nie udało, nagrywacie totalnie od zera. No to cóż, klikamy rekord, następnie play i coś nagramy. Okej, okay. Powiedzmy, że to by mnie satysfakcjonowało. Klikamy stop. I teraz bardzo ważna informacja. Po kliknięciu play odtwarza się nasza piosenka, tak? To, co sobie nagraliśmy. Natomiast gdzie jej szukać, żeby potem ją skopiować na pendrive'a? Bo musicie wiedzieć, że domyślną lokalizacją nagrywania jest dysk twardy instrumentu. Wychodzicie do głównego ekranu i tutaj, w tym miejscu, macie dostęp do odtwarzacza audio. I tylko poprzez odtwarzacz audio możecie dostać się do lokalizacji plików audio, bo wielu z Was
ma problemy i szuka tych waszych plików, na przykład w stylach, w zakładce user, gdzieś tam w tekstach. Pamiętajcie, że jeśli jesteście w tekstach, to będzie wam pokazywać tylko teksty. Jeśli jesteście w stylach, to będzie wam pokazywać tylko style. Zawsze to powtarzam na filmach, ale wielu z was ma z tym dalej problem. Klikamy sobie audio i w zakładce user. Zakładka user to jest zakładka, która była też w starszych instrumentach, ale ona teraz zastępuje również zakładkę HD, która była w starszych modelach. I tutaj macie swoje wykonania ułożone alfabetycznie, zależnie co tam nagrywaliście. Sprawdzamy naszą 20, klikamy play i to już się powinno bez problemu odtwarzać. No i tak jest też w tej chwili. W jaki sposób ją kopiować? No to oczywiście bardzo proste. Pendrive'a mamy wrzuconego do gniazda, klikamy file, copy. Zaznaczamy plik, następnie copy, przechodzimy na USB i klikamy copy here. Po kilku chwilach macie plik na swoim USB i możecie chwalić się nim dalej w internecie. Przechodzimy do naszego multi recordera, klikamy menu song recording i multi recording. Tutaj już macie bardziej zaawansowany widok. Po odpaleniu tej funkcji menu jest czyste, nic nie ma. Żeby zainicjować nowy plik, klikamy czerwoną kropeczkę. I tutaj uwaga, widzicie na pewno inną ikonkę. To jest też inny plik, to jest plik z rozszerzeniem AUD. Tego pliku nie wyciągniecie z instrumentu, bo to jest taki plik wewnętrzny dla instrumentu. Potem po zakończeniu nagrania się go eksportuje dopiero do pliku WAV. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj macie opcję cofania tego, co nagraliście, macie dogrywania, opcję ścieżki, nadpisu i tak dalej. Więc co zawiera okno? Nazwę pliku, oczywiście nasz czas odliczania, czas startu nagrania, czas zakończenia, informacje o długości pliku, opcję włączenia metronomu, menu z dostępem do miksera, z dostępem do głośności globalnej. W menu macie również opcję File Import, która służy do zaimportowania chociażby jakiegoś pliku MP3 czy WAV, do którego możecie sobie nagrać. Możecie wcześniej na przykład przygotować już nagrany plik z aranżem, a możecie dośpiewać sobie do tego wokal, czy też jakieś inne instrumentale, co tam będziecie chcieli. I oczywiście File Export, który na sam koniec pozwala wyeksportować ten plik AUD do pliku WAV. Dopiero tym plikiem będzie można chwalić się dalej. I teraz tak, monitor to tak jak w tamtym miejscu służy do ustawienia głośności nagrywania. Potem mamy głośność ścieżki main, głośność ścieżki sub i oczywiście main i sub możecie sobie wyłączyć, tak jak w mikserze wyłącza się ścieżki, żebyście nie mieli niepotrzebnych przesłuchów, zależnie od tego, co będziecie chcieli z tym plikiem zrobić. Na dole wyzwalacie rekord odpowiedniej ścieżki, którą będziecie chcieli nagrywać, dopóki nie nagracie maina. O, można. Nagrać sobie najpierw suba, potem maina, tak jak będziecie chcieli. Tutaj kolejność jest dowolna. I teraz tak, macie opcje, różne opcje nagrywania, opcje normal, manual, która będzie reagowała na pierwszą nutkę i tak dalej. Tu sobie z tym się pobawcie. Ja tak naprawdę tego za bardzo nie używam i korzystałem, jak korzystałem, to z funkcji normal. Bardzo fajną funkcję overdub, która jednocześnie jest fajna i niefajna. Co ona oznacza? Ona oznacza to, że możecie nadpisać i dograć do danej już istniejącej ścieżki dalej. Więc nie nadpisuje się tak naprawdę to od zera, ale odtwarza się to, co jest nagrane i dogrywacie sobie do tego dalej. Tak jakbyście po prostu dogrywali nutki, dopisywali nutki do książki zawierającej już nuty, a nie wymazywali tych nutek i pisali ich od nowa. Natomiast jak nie klikniecie funkcji i zaznaczycie rekord, no to ta ścieżka main się usunie i będziecie nagrywać od nowa. A dlaczego ta funkcja jest niefajna? No dlatego, że jeżeli macie nagranie tutaj 3-minutowe i klikniecie overdub, i zagracie 10 sekund, to nagranie 3-minutowe skróci się do tych nagranych 10 sekund i będzie zawierać to plus ten overdub, który nagraliście. No powinno moim zdaniem się nagrywać, jak nawet klikniecie po 10 sekundach, to powinno trwać to 3 minuty, no ale nie trwa. No oczywiście przycisk play, pauza, stop i przewijania, no tego nie trzeba tłumaczyć. Opcja undo i redo pozwala na cofnięcie tego, co nagraliście, a jak się namyśleliście, to macie opcję nagrania tego jeszcze raz
z powrotem włączenia tego nagrania, które usunęliście, więc taki kosz, ale z możliwością powrotu, przycisk Delete służący oczywiście do usuwania kasowania i przycisk Normalize. Normalize powoduje to, że jeśli nagracie ścieżki plik wynikowy za głośno, to on oczywiście zachowuje pewien proces dynamiki, żeby nie było tego przesterowania cyfrowego. No i tak naprawdę tyle. Przycisk New wyzwala nowy, czysty plik i pobawmy się, nagrajmy sobie jakąś małą ścieżkę audio multi recordingu. Tutaj macie jeszcze więcej możliwości, bo możecie nagrywać wokale, możecie nagrywać linie instrumentalne, możecie dogrywać, nadpisywać i tak dalej. No taka mała funkcja troszkę tego, co oferują cyfrowe stacje robocze na komputerach typu DAW. No to cóż, jedziemy. Zacznę od nagrania ścieżki main, a potem nagram na ścieżkę sub drugą partię. Klikamy rekord, następnie włączę sobie metronom, może się przydać. Klikamy play i możemy tak naprawdę nagrywać. Ok, powiedzmy, że tyle mi wystarczy. Przechodzimy sobie na drugą ścieżkę, ale przed tym możemy sobie posłuchać tej pierwszej. I tutaj już nie słychać tego metronomu, żebyście nie myśleli, że ten metronom się nagra oczywiście. Metronom jest tylko dla Was. No te bębny możemy troszkę zgłośnić. Ok, przechodzimy do nagrania drugiej ścieżki. Była perkusja, to teraz będzie bas. Klikam rekord, play i jedziemy. I teraz tak, jeśli chodziłoby o nagranie, tak naprawdę to tyle. Mamy tutaj opcję Delayed, która pozwala nam usunąć jakąś ścieżkę, jeśli ta nam się nie podoba. Mamy opcję Undo i Redo, która pozwala nam skasować ostatnie nagranie i puścić na przykład bez niego, albo z powrotem dodać to, co nagraliśmy. Czy taki kosz z możliwością powrotu. Mamy tutaj normalizację wynikowej ścieżki, main albo sub. I mamy przycisk Export, który, tak jak mówiłem, pozwala nam wyeksportować nasze wykonanie. Natomiast zanim to zrobimy, warto sobie zmiksować odpowiednie głośności ścieżek. Klikamy play i posłuchajmy, co tutaj się nagrało. I ok, powiedzmy, że chcę teraz wyeksportować, to klikam menu, export i tutaj wybieram lokalizację docelową, albo user, albo USB, prosto na pendrive'a, podajecie sobie nazwę. I teraz podczas eksportowania instrument odtwarza jeszcze raz to całe nagranie i jednocześnie tworząc plik wynikowy WAV. I to cała magia, jeśli chodzi o audio multi audio quick recording. Tak więc jeśli chodzi o funkcję i obsługę audio recordera, to mam nadzieję, że nie będziecie mieli już żadnych pytań. To bardzo, bardzo proste. I teraz tak, mój komentarz do całej funkcji, do całej sytuacji. Jeśli już używać, to moim zdaniem tylko Quick Recordera, bo pozwala dosłownie w dwóch, trzech kliknięciach stworzyć bardzo szybko gotowe nagranie. Jeśli używać Multi Recordera,
To dla mnie prywatnie nie. Dlaczego? Dlatego, że wolę środowisko komputerowe, które ma dużo, dużo większe możliwości i bardziej przejrzysty interfejs. Natomiast jeśli nie masz pojęcia i umiejętności obsługi tego środowiska komputerowego, to taka funkcja jest jak najbardziej przydatna. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, napisz w komentarzu, czy Ty też używasz audio recordera, czy może wolisz pracę z komputerem. Dzięki Wam serdeczne, do następnego odcinka. Hej!